Krakowianie, którzy kupili mieszkanie komunalne z bonifikatą i sprzedali je z zyskiem, zanim upłynęło 5 lat, muszą oddać miastu pieniądze. Włocławianie także mają możliwość wykupu nieruchomości po znacznie obniżonej cenie. Czy wielu mieszkańców naszego miasta próbuje w taki sposób zarobić? Jest to skrupulatnie sprawdzane, gdyż mamy akty notarialne, kancelarie przedstawiają nam takie akty notarialne, kupna-sprzedaży. Jak dotychczas odnotowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat zaledwie jeden przypadek naruszenia tego przepisu, i oczywiście wystąpiliśmy o zwrot bonifikaty. Do 2008 roku obniżka wynosiła 95% wartości nieruchomości, ale obecnie warunki jej przyznawania się zmieniły. Ceny mieszkań w Włocławku utrzymują się w taki sposób, że byłoby nieuzasadnione w sposób automatyczny stosować 95% bonifikatę, w tej chwili bonifikata maksymalna wynosi 90%, jednakże w zależności od roku wybudowania budynku, w zależności od tego jak długo jest mieszkaniec, jak długo mieszkaniec zamieszkał w, takim, w danym budynku ta wysokość bonifikatu ustalana jest indywidualnie. Prawo dopuszcza od sprzedaż lokalu najbliższej rodzinie, za którą nie uznaje się jednak synowej ani teścia. Warto o tym pamiętać, aby choć nieświadomie błędu nie popełnić. Laura Nawrocka, telewizja Kujawy.